Zdaniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, apogeum trzeciej fali koronawirusa mamy już za sobą. Widzimy, że systematycznie nowe zakażenia maleją. Również poprawia się sytuacja w szpitalnictwie. Przez ostatni tydzień mamy zmniejszenie obłożenia łóżek o ponad 3000, a wczoraj mieliśmy taki dzień, że to zmniejszenie liczby łóżek przekroczyło wartość 1200 mniej netto łóżek obłożonych w systemie jednego dnia, co podkreślam. Województwo dolnośląskie obok śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego jest jednak tym regionem kraju, w którym dotychczasowe obostrzenia pozostaną w mocy. W 11 województwach od poniedziałku dzieci z klas 1-3 mogą wrócić do szkół w systemie hybrydowym oraz otwarte zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne. Widzimy wyraźny spadek, jeśli chodzi o taką średnią liczbę zakażeń na 100 tysięcy we wszystkich regionach, bo ten spadek jest rzędu 1/3 w stosunku do poprzedniego tygodnia, ale nadal mamy regiony, w których sytuacja, jeżeli chodzi o poziom zakażeń, jest trudna, czyli ta częstotliwość występowania koronawirusa jest stosunkowo wysoka. Jednocześnie minister Niedzielski poinformował, że w następnej kolejności do szkół powrócą pozostali uczniowie. Otwarte zostaną galerie handlowe, a także wznowione zostanie funkcjonowanie klubów fitness czy siłowni oraz restauracji i całej branży gastronomicznej. O kolejnych swoich decyzjach rząd poinformuje w następnym tygodniu. Dowiemy się również szczegółów na temat organizowania komunii czy wesel.